Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć, cześć, czyli zapraszam Was jeszcze dzisiaj z starym intrem, czyli zapraszamy do Meta, do nowej serii Latająca Wizo. Dziś przejedziemy sobie nad całą budową Meta północno-wschodniego, czyli nad stacjami Trocka, Zacisze, Kondratowicza i Brudno, ale akcent mi tu wyszedł ciekawy. Tak czy siak, zaczynamy sobie od stacji Trocka, która jest już działająca, tutaj dojeżdża metro, dużo autobusów stąd jedzie w różne inne rejony, no i to wygląda całkiem nieźle, nie powiem, że nie. Tak wygląda to na zdjęciach z drona, lecimy na około 30 metrach, na 50 metrach chyba lecimy. Przez większość trasy będziemy lecieć na 50 metrach i zniżymy się na około 30 metrów przy szpitalu brudnowskim, no bo tam jest helikoptery latają i tak dalej, więc aby było bezpieczniej, leciało trochę niżej. Oczywiście to można latać, tylko trzeba zachować szczególną ostrożność. No i dolatujemy do pierwszego obiektu. Już widzimy go na krawędzi ekranu. Jeszcze przed horyzontem te zielone płoty, one oznaczają tylko jedno. Budowa. Tam jest jakiś plac budowy, a tu mamy plac budowy metra. I to jest miejsce dosyć ciekawe. To jest komoda demontażowa 18 i wedle informacji z piątku mam informację, że tam aktualnie trwają prace. Przy portalach, ścianach, tutaj już tam się przygotowuje, jest przyłączenie kanalizacja i co ciekawe, trwają też już prace takie organizacyjne nad połączeniem się ze stacją Trocką. Na razie głównie kablowe i nad całym usprawnieniem tego systemu, żeby mógł obsługiwać właśnie jeszcze nasze 3 stacje w kierunku Brudna, ale faktycznie tutaj już nad tym prace idą. Także tak, to jest naprawdę duża nowina. I nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie połączenie ze stacją Trocką, przebijanie się przez ścianę i tak dalej, ale sądzę, że to nie zakłóci na pewno ruchu metra, a tak czy siak jeszcze tutaj chwilę do tego poczekamy. Cały film, żeby nie było, jest podzielony na parę klików i tam co jakiś czas możecie zobaczyć jakieś drobne łączenia. Lecimy sobie dalej. Większość trasy jest bezpośrednio nad tunelem. W sensie nie pamiętam, czy kiedykolwiek zboczyłem tutaj z trasy tunelu głównego, ale no tak czy siak. Więc jak możecie zobaczyć, głównie one się będą znajdować pod ulicami. Tak jak tutaj. Chociaż na Zaciszu to nie było aż takie proste, żeby cały czas było bezpośrednio pod ulicą nasze tunele metra. To nie zmienia faktu, że już widzimy na horyzoncie. Tak, dokładnie. Wentylatornie V19. Ale zanim do niej dolecimy, chociaż już właściwie nie jesteśmy, tylko powiem, co się tam dzieje. Widzimy po pierwsze, najważniejsze. Jest tutaj obiekt murowany, a właściwie betonowany. To jest wentylatornia. Tak wygląda ona na powierzchni. Całkiem nieźle tam wyglądają już prace. Aktualnie zasypka tutaj jest na poziomie 65%, czyli już nie widzimy tych wielkich otworów i tak dalej, tylko jeden jeszcze tutaj na zdjęciu jest. I prace nad łącznikiem też tutaj całkiem nieźle idą do przodu. Jak wygląda sytuacja co do naszego tunelu? Tutaj też jest oczywiście tunel, o którym przed tym powiedziałem. Aktualnie tam trwa już montaż, w sensie początki montażu koryta kablowego. Jeżeli nie wiecie co to jest, to są takie korytarze z kablami, które widzicie zawsze jak idziecie pociągiem metra. Te kable co tak się snują wzdłuż tunelu, idą do góry, do dołu, one się tak przez cały tunel ciągną, to właśnie są korytarze kablowe i one powoli zaczynają być już montowane w tych tunelach. Bankiety boczne, czyli te miejsce takie podniesione, gdzie możecie chodzić w sytuacji awaryjnej, ewakuacyjnej, to one też już są w większości miejsc zrobione lub są jeszcze robione. Tutaj z tego co pamiętam są aktualnie chyba jeszcze robione. No i lecieliśmy już do zaplecza stacji C19 Zacisze. No i tak, tutaj też jest dosyć to ciekawe wygląda, ponieważ zasypka, czyli zasypanie całej naszej stacji to jest około 65%. Powiedziałbym, że naprawdę całkiem nieźle tutaj jedną pracę. Dalej, powstają już aktualnie schody. Takie zwykłe schody techniczne, w większości ewakuacyjne, ale takie zwykłe schody, którymi będziemy już później w przyszłości chodzić, też już są. Na poziomie minus 1. Murowanie jest na 75%, tynkowanie na 40%, malowanie na 15% i drzwi to 6% już zostało ich wstawionych. Także to tak to ciekawe wygląda. Tak wygląda z góry. Możecie też zobaczyć na jakim etapie są wyjścia. Jak widzimy tutaj jeszcze daszku w ogóle nie ma tego wyjścia z tej strony, ale od drugiej strony wyjście właściwie jest całkowicie gotowe i mam parę zdjęć krok po kroku jak było robione, ale o tym więcej będzie w Zapraszamy do Metra za miesiąc. Także tak to wygląda. No ogólnie tak jak mówiłem, zasypane jest to, jest jeszcze parę otworów technologicznych, przez które będą wkładane m.in. tory, szyny i tak dalej. Dalej, jeszcze co wam nie powiedziałem, to jest na jakim etapie jest aktualnie podłoga podwieszona. Większość podłogi podwieszonej to jest ten element, w którym
stoimy na pedonie i to jest już 50%. No i wywieczniki, wentylatornie i tak dalej też tutaj mają już swoje prace i nawet część urządzeń już tutaj dojechała bezpośrednio na plac budowy. Windy jeszcze nie są bezpośrednio w szybach montowane, ale też niedługo będzie się dziać. Co ciekawe, a propos, jak już powiedziałem, naszych szyn, szyn długości wszystkich sztuk to będzie aż 1200 na całym odcinku budynowskim. To naprawdę dużo szyn. Każda szyna taka to ma długość około 18 metrów, nie około, dokładnie 18 metrów. I aktualnie na placu budowy jest już ich 450, czyli całkiem nieźle. No i lecimy sobie dalej, jak widzicie skręcamy, trochę tu w teorii budynki są, jest ta mała uliczka, która jest jednokierunkowa, kiedyś była dwukierunkowa jeszcze jak budowali i wtedy nią jeździłem w dwie strony, a teraz po prostu zawsze jeżdżę od Trockiej do Brudna na monocyklu, a nie inaczej. Swojego mnie na tych zdjęciach nie zobaczycie chyba ani razu, bo zawsze drona mam pod okiem, a muszę mieć go przed sobą. Prawie zawsze, i z tego co pamiętam, był zawsze przed moim okiem. Jak widzimy, tak wygląda tutaj praca, natomiast jak wygląda praca przy naszym tunelu, bo tutaj też jest jeszcze dosyć długi odcinek. Tutaj jest dosyć podobna sytuacja, a mianowicie korytarze kablowe są montowane już w tunelach, montaż jest i właściwie, łączniki też już są powoli dobrane w naszych tunelach, jeszcze nie tak bardzo zaawansowane, ale się pojawiają powoli, takie ewakuacyjne, że możecie przejść z jednego do drugiego tunelu. Ponadto, jakby do tego było mało oczywiście, nasze tutaj bankiety boczne, czyli te miejsca, gdzie możemy sobie chodzić obok torów, też już powstają lub... W sensie, nie pamiętam, czy tutaj były już faktycznie wszystkie powstały, czy nie. Bardzo dużo informacji miałem do przetworzenia, żeby ten odcinek przygotować, więc powiedzmy, że one tam są, nadchodzą. Może już są gotowe, a może jeszcze nie. Tak to bym powiedział. No i tak, dojechaliśmy, właściwie dolecieliśmy już bezpośrednio do jednej ulicy. Tu było jedno cięcie w międzyczasie. O, właściwie dokładnie tutaj, gdzie po prostu mi zamknęli ulicę. Musiałem trochę pojechać na okrągło. Dron oczywiście poleciał prosto, no bo nie ma żadnych przeszkód nawet w powietrzu. Ale wiecie mniej więcej, o co mi chodziło tutaj. No i tak, lecimy sobie dalej. I widzimy już na horyzoncie, a nawet nie na horyzoncie, bo dosyć blisko naszą wentylatornię. V20, moja ulubiona wentylatornia. Tu jak się przyjrzycie na ten budynek, tam możecie zobaczyć robotników, którzy patrzyli się do góry i na dół. Na dół się patrzyli na mnie, a ci do góry to patrzyli na drona właśnie. Jak widzicie, budynek jest już naprawdę całkiem nieźle. Zasypka tu jest na wysokim poziomie, jak widzicie, bo właściwie nie widać otworów. Jest tylko jeden otwór, a reszta to jest właściwie gotowa. Czyli tutaj... z tego co widzę, malowanie to jest już 33% i tutaj prace takie tynkarskie 23%, jeśli dobrze przeczytałem, tak mniej więcej. No i tu nasz tunel zaczyna skręcać powoli właśnie za naszą wentylatornią. Od razu odbijamy w bok, jak widzimy nasze tutaj budynki się znajdują. No i tak, teraz zaczynamy dochodzić do tych elementów, gdzie będę mieć tak dużo informacji, że nie będę mógł zwolnić z nadawaniem. Tak, tu jest ciekawe, to jest jeden z tych nielicznych elementów, gdzie faktycznie najwięcej budynków znajduje się bezpośrednio pod naszym tunelem. A właściwie na odwrót. Najwięcej budynków znajduje się na wysokości nad tunelem. Powiedziałem na odwrót, ale dobra. No i jak widzimy, skręcamy tutaj w kierunku naszej ulicy Kondratowicza, z którą będziemy się teraz dosyć długi odcinek już ciągnąć, także tak to wygląda. Jak widzicie, powoli zaczynamy już nam się zarysowywać nasze skrzyżowanie z tym kanałkiem, który jest tam na dole i mało tego, widzimy właśnie nasze wieżowce, które, w sensie wieżowce, te wyższe budynki, które tutaj akurat całkiem nieźle nam pokazują, gdzie jest ta stacja. Jeden taki jest bezpośrednio na tym placu budowy wstawiony, że ojojoj. No tak, no i tak, tu mam dosyć dużo ciekawostek. Zaraz jak dolecimy do nich, to wam zacznę od nich opowiadać. Pierwsza ciekawostka to jest to, że na tej stacji znajdzie się coś, czego nie ma na żadnej innej stacji Meta. I jak będzie tylko można wejść do stacji, oczywiście zrobimy recenzję bezpośrednio tego obiektu z Sykutem. Sądzę, że będziecie ciekawi i sądzę, że to będzie ulubione miejsce dla przyszłych dzieci, które będą mogły w tym miejscu bawić się. O czym mówię? Mówię o tym, że od Zielonego Zacisza, tutaj tego osiedla, będzie bezpośrednio jedno wyjście, które za chwilę będziemy widzieć na wprost teraz z ekranu. Ono jest tutaj po tej stronie naszej bliższej skrzyżowania i to będzie jedno wyjście. Od tego wyjścia w kierunku stacji będzie chodnik ruchomy. Czyli będziemy mogli wsiąść, a właściwie wejść na taki chodnik, tak samo jak na schody ruchome, tylko że on jest
w poziomie, a nie w pionie i po prostu przejechać prosto do naszej stacji. Według mnie to jest bardzo dobra nowina, bo to jest faktycznie dosyć długi odcinek. Te chodniki będą miały około 30 metrów długości, jeśli dobrze pamiętam. Także trochę się będziemy mogli nimi przejechać. Na trakcie to powiem wam, naprawdę niezła. Chodniki będą w dwie strony, będzie się nimi można przejechać. W kierunku oczywiście stacji i od stacji w kierunku wyjścia. Coś takiego jest praktykowane w innych też miastach, ale w innych krajach, metrze. W Warszawie to jest pierwszy raz taka sytuacja. No dobrze, widzicie plac budowy, widzicie wyjścia. Wyjścia, jak widzicie, naprawdę są na zaawansowanym etapie. Większość wyjść tutaj ma już faktycznie gotowe nasze całe daszki. 1, 2, 3, 4 tutaj widzimy ewidentnie. Także tak to wygląda. A jeżeli chodzi o naszą stację, to słupy docelowe, czyli to co jest na dole, to jest już 85%. Naprawdę całkiem nieźle. Zasypka, czyli to co właśnie widzimy, jest to około 70%. Czyli w teorii tych otworów jest już trochę faktycznie mniej. A teraz ciekawostka, to co widzimy teraz, tak mniej więcej w środkowym dolnej części ekranu za chwilę, to takie morze nie wiadomo czego, to są przyszłe podkłady, które właśnie w tym miejscu już stoją, żeby były wkładane do naszych tunelów. I czemu tu jest tak dużo podkładów? O tym za chwilę, jak dojedziemy do tunelu, gdzie faktycznie już te podkłady zaczynają być powoli umiejscowiane. Natomiast jak wygląda sytuacja na poziomie minus 1? Jest tam dosyć ciekawa sytuacja, iż murowanie jest na poziomie 77%, a na poziomie minus 2 70%. Beton to jest już zrobione 80%, czyli naprawdę całkiem nieźle. Malowanie to 50%. Schody peronowe już są właściwie całkowicie zrobione. Schody ruchome, czyli takie zwykłe, którymi jeździmy do góry, to jest 50%. No i tak jak mówiłem, chodniki ruchome, o których przed chwilą powiedziałem, są już zainstalowane. One już w teorii działają. Także tak, to jest dobra nowina. No i tak, widzimy nasz szpital Brudunowski tutaj przy okazji. Kątem oka możemy zobaczyć. To jest po stronie południowej, dokładnie z kierunkami geograficznymi od nas, jakbyście chcieli wiedzieć. Ale jeżeli nie wiecie, nie orientujecie się dokładnie, to jest aktualnie po lewej stronie ekranu. Szpital Brudunowski. Za chwilę widzimy też tam lądowisko. Przy lądowisku trochę faktycznie jeszcze zlecimy w dół. Także tak to wygląda, ale o tunelu. Bo mówiłem wam, że ten tunel jest specyficzny na całym odcinku. Czemu? Już wam mówię. Północna część tunelu, czyli ta po prawej stronie od nas, jak patrzymy, jest już w nim montowane torowisko. No i to jest coś faktycznie, powiedziałbym, że nie sądzimy, że tak szybko będzie już tutaj montowane torowisko, ale naprawdę się z tego cieszę, bo to znaczy, że tutaj praca całkiem nieźle im idzie. Ponadto, jakby było tego mało oczywiście, drugim tunelu nie ma jeszcze co prawda torowiska, więc spokojnie, w tunelu południowym jest aktualnie robiony bankiet dolny, dzięki któremu później jest właśnie może być montowane już torowisko. Bo wiecie, normalnie tunel jest okrągły, a te bankiety tworzą takie ładne, płaskie powierzchnie, aby tam można było postawić torowisko, aby człowiek mógł chodzić, nie idąc pod kątem i takie tam różne bajery. Bajery, rowery. Jakby ktoś był ciekawy, czemu w tym rejonie tutaj była wcześniej górka, tu gdzie teraz, nad którym lecimy, to tam akurat był robiony łącznik pomiędzy tunelami. I aby wzmocnić te różne miejsca podczas właśnie robienia tego łącznika, musiała być górka, żeby wzmocnić ziemię na górze. Także głównie o to tu chodzi. Lecimy sobie nad skrzyżowaniem. Tu trochę zwolnimy, bo czerwone światło miałem. Dron w teorii może lecieć bez problemu w tym miejscu, no ale wiecie jak to jest. Nie zawsze tak niestety wchodzi. Co się dzieje jeszcze w naszym tunelu, bo to oczywiście nie jest jedyna rzecz. Bankiety boczne są całkowicie zrobione w obydwu tych tunelach. No i jak możecie się domyśleć, też tutaj są robione nasze kable. Korytarze kablowe zostaną już skończone mniej więcej jakoś pod koniec kwietnia. Także naprawdę całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że w teorii można by już obliczyć, że jest koniec kwietnia, ale spokojnie, jeszcze nie. No i dochodzimy do kolejnego obiektu, którym, nie ukrywam, jest chyba najbardziej pominiany, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Wiele osób go nazywało częścią stacji C21 Brudno. A jednak, to jest osobny obiekt. Nazywa się on wentylatornia V21. I na jej rejonie jest już zrobione łączniki. A mianowicie jest ich 70% zrobionych. Ponadto murowanie to 78% i jeśli dobrze przeczytam, zasypka to jest 29%, ale wydaje mi się, że więcej, więc tu mogłem coś pomylić.
A, ptace tynkarskie, 29%, dobra. No tu coś już bym pokręcił. No i dochodzimy do naszego kolosa, największego, najmocniejszego, największą ilością torów i tak dalej, stacji C21. Brudno. Najpierw parę ciekawostek, później na temat tego, jak faktycznie wygląda stacja. Aktualnie za chwilę będziemy lecieć nad komorą startową, skąd nasze tarcze TBM startowały i tworzyły tunele. Także o, teraz widzimy właśnie tutaj nam się pojawiają te wielkie otwory, przez które wchodziły te tarcze na dół. I to jest już zalewane tutaj, zasypywane i tak dalej. O, horyzont nam chciałem pokazać więcej. No dobra, tak czy siak, co chciałem wam powiedzieć na temat tej stacji? To jest to, że na terenie tej stacji jest ponad, będzie właściwie, 4,5 km torów. To jest naprawdę długi odcinek. Ponadto, na terenie całej tej inwestycji, czyli Brudno, Brudno, Zacisze i Konatowicze, będzie łącznie 18 rozjazdów kolejowych. Ale żeby wam dać na wrażeniu, czemu stacja Brudno jest największa, to na niej będzie 17 rozjazdów kolejowych. To naprawdę jest, bym powiedział, ciekawe i robi wrażenie według mnie. No dobrze, jak wygląda sytuacja na naszej stacji C21? Torowisko powoli się pojawia. Wykopy to jest już 50% właśnie w naszym rejonie torowiska, także tam całkiem nieźle idzie i to jest oczywiście na poziomie minus 2. Dalej idąc, tynk 31% na poziomie minus 1. Dalej tutaj malarskie prace 14%, trochę wolniej, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ta stacja jest o wiele większa niż pozostałe. Peron pasażerski, czyli ten, na którym właśnie lecimy, to jest około 50% zebrane, czyli połowa już tego peronu jest zrobiona. Jak widzimy tutaj też wyjście, możecie zobaczyć w międzyczasie. Większość wyjść jest zrobiona, chociaż tutaj akurat widzimy parę niezrobionych. Ale te wyjścia przy tramwajach na przykład bardzo ładnie się prezentują, jak się jedzie tramwajem, to od razu je widać. Perony technologiczne, czyli tych, których tu będzie o wiele więcej, to jest 15% zrobione. Słupy docelowe, czyli te, które będą faktycznie wspierać później naszą stację, a nie taka wielka jedna hala, to będzie 50% jest ich aktualnie zrobionych. Tu się zwolniłem, żeby nam zobaczyć tego, to jest swing chyba? Tak, swing. W sumie to nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem jazza na... w kierunku Annapola i Żelania Wschodniego tutaj. Chyba nigdy nie widziałem, że... A nie, jazzy tu były, jak były dwukabinowe trasy. Słupy docelowe. Schody ruchome są już poukładane w różnych rejonach na terenie całej stacji. Większość jest, jak w miarę możliwości, schowana pod ziemią, aby na warunki atmosferyczne nie działały na nie. Natomiast część znajduje się na górze, ale są tak zakonserwowane, aby im się nic nie działo oczywiście. Lecimy aktualnie nad ostatnim odcinkiem torów odstawczych, który w teorii w przyszłości może być wykorzystany do łącznika i przeciągnięcia naszej drugiej linii metra dalej w tym kierunku. Prawdopodobnie przez Żelanie FSO, albo kierunek Białęka, albo przez Wisłę. Ale to są tak dalekie plany, że o tym nawet metro nie mówi. O dużych ilościach rzeczy metro nie mówi, ale... Na temat tego raczej bym się nie skupiał. I tu się kończą w tym rejonie dokładnie nasze wszystkie tory odstawcze. Tu nasze pociągi najdalej dojadą, czyli pod szkołę podstawową, ale tu nigdy nie wyjdziecie, bo to będzie tylko i wyłącznie część techniczna niestety. Tak, smutne takie niestety rzeczy, że duża ta stacja, a dla pasażera to jest bardzo mała miejscówka. Ale z drugiej strony, jak będę wam mógł pokazać to wszystko, co tam się będzie znajdować w tej części technicznej. Oj, to zobaczycie, jakie to jest ogromne, ile tam się dzieje, jakie ciekawostki, te perony technologiczne, specjalne serwisowe, ile tam tory, rozjazdy w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą. O tym wszystkim będziecie mogli się dowiedzieć w kolejnych materiałach na moim kanale, a konkretniej w serii Zapraszamy do metra. Jeśli nie chcecie tego przekapić, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. I co dużo nie mówić. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia się już niedługo. Jeśli chcecie porozmawiać o metrze lub o innych rzeczach, zapraszam na mój serwer na Discordzie Avizolandia. Linki do niego w opisie. Tymczasem lądujemy pod punktem informacji drugiej linii metra w tym rejonie, który niestety był już zamknięty, jak byłem, bo ja to zawsze latam, jak już skończę swoją edukację. Chociaż w sumie już niedługo tego problemu zbytnio nie będę mieć aż tak w ogóle. No, tak czy siak. Kończymy w tym miejscu pod punktem, tak jak już powiedziałem, budowy drugiej linii metra. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!